Cześć, ja jestem Michał, a to jest Renault Arkana, czyli pierwszy w historii SUV w stylu coupé za rozsądne pieniądze. Zaraz zobaczysz, ile trzeba wydać, żeby kupić sobie taki samochód. Poznasz jego wersje silnikowe i dowiesz się, za które opcje warto dopłacić. Jeżeli chcesz tanio ubezpieczyć auto, to link znajdziesz pod filmem, a teraz zaczynamy. Chociaż nazwa Arkana znana była już wcześniej, to auto, które trafiło na polski rynek, jest nowe i bazuje na platformie technologicznej wykorzystywanej m.in. w modelu Captur. Arkana ma 457 cm długości, a rozstaw osi jest ogromny i wynosi aż 272 cm, czyli niemal tyle co w Lagunie 3. Bagażnik pomieści 513 litrów. Myli się jednak ten, kto sądzi, że Arkana oferuje komfort limuzyny, bo o ile z przodu miejsca wystarczy nawet dla wysokich, o tyle z tyłu będzie go już bardzo mało, mniej więcej tyle co w znacznie mniejszym Clio. Czyli mimo dużego nadwozia typu SUV, Arkana pozostaje autem typu 2 plus 2, bo z tyłu dorosłym będzie za ciasno albo w ogóle tam nie wsiądą, ale tak to już jest w SUVach udających coupé. Ponieważ kokpit Arkany pochodzi z nowego Captura, to ogromną jego zaletą jest prostota obsługi instrumentów. Niezależnie od poziomu wyposażenia, wszystko działa intuicyjnie, bez przeładowania funkcjami. SUV coupé od Renault to samochód, który kupujesz, wsiadasz i jedziesz bez potrzeby wielogodzinnego studiowania instrukcji obsługi. Mamy nadzieję, że wybaczycie nam to, iż pokażemy Arkanę w tych najbardziej wyszukanych specyfikacjach, chociaż będziemy omawiali wszystkie, nawet te najtańsze wersje. Przyczyna jest prosta, w parkach prasowych raczej nie ma golasów, nawet w salonach jako samochody prezentacyjne występują bogato wyposażone auta. Ale gwarantuję, że dowiecie się wszystkiego, co trzeba, żeby dobrze wybrać odpowiednią dla Was wersję silnikową i wyposażeniową nowego Renault Arkany. A zatem do dzieła! Cennik Arkany otwiera wersja z silnikiem benzynowym 1.3 TCE o mocy 140 koni mechanicznych z automatyczną skrzynią biegów EDC za 111 900 zł. Taki napęd wystarcza do rozpędzenia tego SUV-a coupé do pierwszej setki w 9,8 sekundy, a prędkość maksymalna to 205 km na godzinę. Taka Arkana da sobie radę nawet na autostradzie, a w mieście nie będzie trzeba zmieniać biegów i wciskać pedału sprzęgła, bo mamy automat. Dostępna jest także wersja mocniejsza o 20 koni mechanicznych, oznaczona jako TCE 160 EDC, która dostępna jest od specyfikacji Intense za 122 900 zł. Mamy też ciekawą hybrydę oznaczoną jako E-Tech 145, w której wolno ssący silnik spalinowy 1.6 współpracuje z dwoma silnikami elektrycznymi i niewielkim akumulatorem. Pomysł na tę hybrydę jest tak kosmiczny, że jego omówienie wykracza poza ramy tego poradnika, ale jeżeli chcecie się o niej dowiedzieć wszystkiego, to zapraszamy do obejrzenia na naszym kanale filmu o konstrukcji hybrydowego napędu Renault, do którego link znajdziecie pod filmem. Arkana z hybrydą o maksymalnej mocy systemowej 145 koni mechanicznych przyspiesza do pierwszej setki w 10,8 sekundy i rozpędza się do 172 km na godzinę. W najtańszej specyfikacji Zen kosztuje 119 900 zł. A teraz rozłożymy wersję wyposażenia na czynniki pierwsze. Renault Arkana w specyfikacji Zen ma na pokładzie m.in. fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, dzieloną tylną kanapę i podwójną podłogę bagażnika. Ekran dotykowy odpowiadający za obsługę multimediów ma przekątną 7 cali. Standardem są także radio cyfrowe DAB, terminal Bluetooth, dwa gniazda USB z interfejsem Android Auto i Apple CarPlay z przodu oraz dwa gniazda USB w tylnej konsoli środkowej. Za nawigację trzeba dopłacić 3,5 tysiąca złotych w pakiecie z systemem ostrzegania o nadmiernej prędkości. Wnętrze Arkany w wersji Zen wykończono tapicerką materiałową w kolorze czarnym, a tonacja kokpitu utrzymana jest w kolorze grafitowym.
Jeżeli chodzi o zewnętrzną biżuterię, to Renault Arkana w najtańszej wersji 1.3 TCE 140 EDC Zen za 111 900 zł ma 17-calowe felgi z lekkiego stopu, antenę w kształcie płetwy rekina, klamki i lusterka boczne w kolorze nadwozia i dolne osłony zderzaków w kolorze grafitowym. Standardowy lakier niemetalizowany biel alpejska jest bezpłatny, a lakiery metalizowane wymagają dopłaty od 2300 do 3000 zł. Standardem są LED-owe światła dzienne i reflektory główne w kształcie litery C. I to jest dobra wiadomość, bo w innych modelach Renault za szablozębę światła trzeba czasem dopłacić. Jeżeli ktoś preferuje koło dojazdowe zamiast standardowego zestawu naprawczego, to wyda na nie 700 zł. Wśród niewielu opcji dostępnych dla Renault Arkany w specyfikacji Zen znalazł się system kontroli martwego pola lusterek wstecznych, który ostrzega, kiedy obok nas znajduje się inne auto, ale nie zobaczymy go w lusterkach wstecznych. To przydatne rozwiązanie wraz z ostrzeganiem o ruchu poprzecznym podczas wyjeżdżania tyłem z miejsca parkingowego kosztuje dodatkowo 2000 zł. Przednie i tylne szyby najtańszej Arkany Zen podnoszone są elektrycznie, a lusterka boczne oprócz elektrycznego sterowania są także składane, podgrzewane i posiadają podświetlenie. Standardem są asystent utrzymania auta na pasie ruchu oraz rozpoznawanie znaków drogowych, a tych, którzy nie lubią rozbudowanych bicepsów, ucieszy elektryczny hamulec postojowy sterowany przyciskiem. Na parkingu pomogą przednie i tylne czujniki parkowania z kamerą cofania, a o dobrą atmosferę w obu rzędach siedzeń zadba jednostrefowa klimatyzacja automatyczna z nawiewami na tylne siedzenia. Standardem jest także system kontroli bezpiecznej odległości od poprzedzającego samochodu, uwzględniający znaną z techniki jazdy defensywnej regułę 2 sekund. Polega ona na tym, że nasze auto powinno minąć jakiś punkt orientacyjny, np. znak drogowy czy tablicę informacyjną, 2 sekundy po samochodzie, który jedzie z przodu. Jak łatwo się domyślić, odległość między Renault Arkaną a autem poprzedzającym będzie się zwiększała wraz z prędkością jazdy. Na pokładzie nie zabrakło też tempomatu. Ile trzeba zapłacić za takie auto, żeby potem nie żałować, że się czegoś nie dokupiło? Renault Arkana 1.3 TCE 140 EDC Zen kosztuje bez opcji 111 900 zł. Bez fabrycznej nawigacji od biedy można dać sobie radę, korzystając z tej w smartfonie dzięki interfejsom Android Auto lub Apple CarPlay. Polecam za to dokupić monitorowanie martwego pola lusterek wstecznych, szczególnie ze względu na bardzo przydatną funkcję kontroli ruchu poprzecznego podczas wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego za 2000 zł. Lakier metaliczny, o ile nie macie oporów natury estetycznej, nie jest w Renault niezbędny, bo auta francuskie są tradycyjnie bardzo dobrze zabezpieczone przed korozją. Razem daje nam to 113 900 zł za nowe Renault Arkanę ze 140-konnym silnikiem turbo. Idźmy dalej. Jeżeli pozostaniemy przy tym samym napędzie, to kolejna wersja wyposażeniowa Intense uszczupli nam budżet o co najmniej 122 900 zł. W porównaniu z Arkano Zen specyfikacja Intense zawiera m.in. kierownicę oprzytą prawdziwą, a nie ekologiczną skórą, a także nastrojowe oświetlenie wnętrza. Tapicerka materiałowa łączona jest z elementami skóry ekologicznej w kolorze czarnym, a za 6000 zł można dokupić pełną czarno-szarą tapicerkę z naturalnej skóry łączonej z elementami skóry ekologicznej. Renault Arkana Intense będzie mieć system kontroli martwego pola i ruchu poprzecznego przy cofaniu bez dopłaty, a elektryczny hamulec postojowy zyska bardzo przydatną funkcję Auto Hold, utrzymującą auto na miejscu po wciśnięciu hamulca i zatrzymaniu pojazdu aż do ponownego naciśnięcia pedału gazu. Analogowe wskaźniki zostaną w Arkanie Intense zastąpione wyświetlaczem cyfrowych zegarów, a podczas jazdy poza miastem przyda się funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania, gdy kamera wykryje nadjeżdżający sprzeciwka pojazd. O oczy kierowcy Arkany Intense zadba elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne, a o bezpieczną jazdę na trasie adaptacyjny tempomat. Zewnętrzną biżuterię uzupełnią 18-calowe felgi aluminiowe, które wyglądają bardziej efektownie, ale warto pamiętać, że niższy profil opon obniży nieco komfort resorowania. Dla calowych fetyszystów Renault przygotowało tablet multimedialny o przekątnej 9,3 cala, który tym razem integruje już pokładowo nawigację. Wersja Intense udostępnia znacznie więcej opcji dodatkowych od podstawowej specyfikacji.
Za co można dopłacić? Na przykład za czarny dach za 1500 zł lub szklany, otwierany dach za 4000 zł. Za 1200 zł można mieć podgrzewane przednie fotele i ogrzewaną kierownicę, ale znacznie ciekawiej wygląda opcja dodająca do tego elektrycznie sterowane przednie fotele, podnosząca cenę dopłaty do 3500 zł. Jest też wspomaganie parkowania za 1500 zł, a za 3500 zł dostępna jest jego odmiana z kamerą 360 stopni, pokazującą Arkanę w rzucie z góry. To naprawdę fantastycznie ułatwiające życie rozwiązanie, mówię o kamerze, i warto je mieć. Za 2500 zł można dokupić asystenta jazdy w korku i po autostradzie. Fanom pulsującego basu spodoba się nagłośnienie Bose z procesorem dźwięku przestrzennego za 3000 zł, aczkolwiek radzę przed zakupem posłuchać takiego nagłośnienia, bo wiele systemów od Bose brzmi dość specyficznie i nie każdemu takie brzmienie będzie odpowiadało. To ile trzeba wydać na Arkanę wersji Intense? A może inaczej, ile ja bym na nią wydał? Do podstawowej ceny, która wynosi 122 900 zł, dodałbym pakiet zimowy z elektryczną regulacją przednich foteli, która zawiera także lędźwiową regulację oparcia dla kierowcy, za 3,5 tysiąca zł, bo to dobra cena za taki pakiet wyposażenia. Do tego kolejne 3,5 tysiąca zł za asystenta parkowania z kamerą z widokiem 360 stopni i jeszcze 2,5 tysiąca zł za asystenta jazdy w korku. Razem daje to kwotę 132 400 zł za 140-konną Arkanę Intense wraz z opcjami. Oczywiście da się kupić SUV-a coupé od Renault jeszcze drożej, wybierając odmianę RS Line za 134 900 zł, która na tle specyfikacji Intense będzie miała system wspomagania parkowania w standardzie, przednie fotele regulowane elektrycznie oraz skórzaną tapicerkę z naturalnej skóry łączonej z elementami skóry ekologicznej. Renault Arkana RS Line to coś w sam raz dla artystów, bo auto ma charakterystyczny wygląd zewnętrzny z efektownymi felgami 18-calowymi i logiem RS Line. I generalnie, jeżeli szukasz wersji Arkany ze szczyptą wizualnego chili, to RS Line jest dla ciebie. Za 3000 zł można jeszcze dokupić pakiet Color Design i wtedy dach i spoiler będą czarne, a listwy ochronne i zderzaki pozostaną w kolorze nadwozia. Podgrzewane fotele i kierownica są w tej wersji standardem, podobnie jak regulacja lędźwiowa oparcia fotela kierowcy i ładowarka indukcyjna do smartfona. Ile bym wydał na 140-konną Arkanę RS Line? Niewiele ponad cennikowe 134 900 zł, do których dodałbym jedynie asystenta jazdy w korku za 2,5 tysiąca zł oraz system kamer 360 stopni za kolejne 2000 zł. Razem daje to 139 400 zł. Zapewne wielu i wiele z Was zastanawia się, czy warto dopłacić do mocniejszego 160-konnego silnika benzynowego, a wątpliwości są zrozumiałe, bowiem wersję 140 i 160-konną dzieli zaledwie 10 Nm momentu obrotowego. W słabszym silniku jest to 260 Nm, a w mocniejszym 270 Nm. To zaledwie 4% różnicy, które w praktyce trudno wyczuć. W przypadku mocy mamy 14% różnicy, więc jest to już jakaś pokusa, ale najważniejsze jest to, że 140-konna Arkana uzyskuje maksymalną moc przy 4,5 tysiącach obrotów na minutę, a 160-konna przy 5,5 tysiącach obrotów, czyli mocniejsze auto znacznie przyjemniej wkręca się na wysokie obroty. Jeżeli ktoś to lubi, to warto dopłacić 4000 zł do mocniejszej wersji. Jeżeli natomiast jeździcie spokojnie na średnich obrotach, to nie poczujecie różnicy między tymi silnikami. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszego filmu o hybrydowym napędzie od Renault, którego odmianę nieładowaną z gniazdka znajdziecie w Arkanie. Włożyliśmy w ten materiał mnóstwo pracy i zebraliśmy dla Was wiedzę, której nie znajdziecie nigdzie indziej, bo pochodzi ona z wewnętrznych kursów dla mechaników Renault. Prowadzimy też warsztat samochodowy i studio detailingowe pod Warszawą, do których serdecznie Was zapraszamy. W redakcyjnym parku maszyn jeździ obecnie Laguna 219 DCI, więc sami rozumiecie, że z Francuzami dajemy sobie radę. Jeżeli macie pytania albo chcielibyście, abyśmy przetestowali dla Was Arkanę, to zapraszamy do komentowania. A jeżeli chcielibyście podyskutować o samochodach nowych i używanych, to zapraszamy do naszych grup na Facebooku, w których można porozmawiać nie tylko z tysiącami fanów motoryzacji, lecz także w miarę możliwości czasowych z nami. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie pod filmem. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Ci za uwagę. Polecamy inne materiały na naszym kanale i do zobaczenia.